do Ciebie, Matko, szafar. Twa dobroć świeci nad słońca, nad jego pyszna jedyna. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Nie było jeszcze okazji, bo byłem na wakacjach, ale równocześnie na wyjeździe z cząstką młodzieży z naszej parafii. Nie było jeszcze okazji oficjalnie powitać w naszej parafii księdza Łukasza, naszego nowego wikariusza. Czynię więc to z wielką radością i witam wśród nas księdza Łukasza, życząc mu Bożego błogosławieństwa i obfitości łask, opieki Matki Bożej, a także i sukcesów duszpasterskich. A panie, które tam są, na pewno coś powiedzą, bo Kuba podaje mikrofon. Drogi księże Łukaszu, już jesteś blisko 2 tygodnie pośród nas, ale dzisiaj właśnie chcemy cię w sposób taki oficjalny i uroczysty przywitać i życzyć ci wszelkiego dobra, żebyś się czuł bardzo dobrze pośród nas, żeby nie zabrakło ci nigdy gorliwości apostolskiej w głoszeniu Słowa Bożego, abyś nastawał w porę i nie w porę, tak jak głosi święty Paweł Apostoł. A także układała się dobrze współpraca z naszym drogim księdzem proboszczem, z ministrantami, z chórem, z naszymi organistami, z młodzieżą naszą kochaną, z ludźmi starszymi. A święty kapłan Jan Maria Wianney niech ci wzorem będzie i pomocą w tym dalszym posługiwaniu kapłańskim. My ze swej strony deklarujemy naszą pomoc modlitewną i wszelką pomoc, jaka będzie potrzebna w przyszłości. Szczęść ci Boże we wszystkim. Bóg zapłać. Nasze kolejne spotkanie z Panem Bogiem. Dzisiaj usłyszymy tyle pięknych słów, które będą mówić o tym, jaka powinna wyglądać nasza relacja do drugiego człowieka, że wtedy, kiedy widzimy może nie do końca dobre życie naszego bliźniego, to powinniśmy zwrócić mu uwagę. Ale też i warto, byśmy dzisiaj zatrzymali się nad tematyką wychowania i zauważyli, jak ważne w życiu jest wychowanie. Dlatego dzisiaj też skierowany do nas będzie list naszych biskupów na temat wychowania. Prośmy na początku tej mszy świętej, abyśmy szczególnie byli otwarci na te Słowo Boże, które Pan Bóg do nas kieruje, które świadczy o tym, że Panu Bogu zależy na nas. Polecajmy nasze intencje osobiste. Ja w tej mszy świętej modlę się w intencji naszej ojczyzny, ogarniając wszystkie jej trudne sprawy. Jest to intencja od żywego różańca. Przepraszajmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, za nasze słabości, za nasze zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. O modlitwę za mnie do Pana Boga.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, nie odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Ziemi pokój ludziom dobrej woli, chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panie, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Świętym, Panie Boga, Ojca, Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan: Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś, słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: występny musi umrzeć, a Ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny. Ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę Ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, Ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto Słowo Boże. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Dziękujmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Pana z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serce zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serce zatwardzajcie. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię mu słucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy.
i wsłuchajmy się w list pasterski Episkopatu Polski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, kochani rodzice, nauczyciele polskich szkół i przedszkoli, wszyscy, którym droga jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży. Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niedzielną mszą świętą inaugurujemy ten szczególny czas, tak ważny w życiu nie tylko młodych ludzi, ale także ich rodziców i wychowawców. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, nauczyciela i mistrza, który zwraca uwagę swoich słuchaczy, że nikt nie może być obojętny na to, co dzieje się z jego bliźnim. W swojej mowie na temat braterstwa Jezus podaje konkretną metodę, jaką należy stosować wobec kogoś, kto w czymś zawinił. Najpierw trzeba zacząć od bezpośredniej osobistej rozmowy z nim, a gdy nie przynosi ona rezultatu, należy udać się do tych, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Być może powierzchowna lektura tego fragmentu Ewangelii sprawia wrażenie bardzo surowej mowy Jezusa, bo przecież zostaje tu szczegółowo opisana procedura swoiście dyscyplinarna, a nawet kończy się ona prawnym wyrokiem. W rzeczywistości jednak cały ten fragment przeniknięty jest pasterską troską o zbawienie najsłabszych oraz skierowaną do wszystkich zachętą, by poczuli się odpowiedzialni za drugiego człowieka. Szczególnie zapadają jednak w naszej pamięci ostatnie słowa z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Widać wyraźnie, że akcent położony jest tu na zgodę. Słychać w tych słowach zachętę do wspólnoty serc, które łączą się, aby zgodnie o coś prosić. Właśnie owa wspólnota serc gwarantuje wysłuchanie modlitwy. Zachęceni tym zapewnieniem pragniemy zaprosić was, siostry i bracia, do modlitwy o ducha wychowania chrześcijańskiego w naszej ojczyźnie. Człowiek, aby stać się tym, kim powinien ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wychowania oraz kochających i wymagających zarazem wychowawców. Pozostawione samemu sobie nie jest bowiem w stanie rozwinąć w pełni swego człowieczeństwa. Tę prawdę tak często podkreślał błogosławiony papież Jan Paweł II. Przypomnijmy jego słowa wypowiedziane 2 czerwca 1980 roku w paryskiej siedzibie UNESCO. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Kościół w Polsce proponuje dzisiaj wszystkim, którym nie pozostaje obojętna sprawa kształtowania serc dzieci i młodzieży, wspólne przeżycie Tygodnia Wychowania. Rozpocznie się on w poniedziałek 12 września, a zakończy w niedzielę 18 września bieżącego roku, kiedy to w kalendarzu liturgicznym obchodzimy święto Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania – wszyscy zacznijmy wychowywać. Stanowi zaproszenie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli. Bardzo pragniemy, aby ta inicjatywa, kontynuowana w przyszłości, stanowiła impuls do aktywniejszego włączenia się w dzieło wychowania dzieci i młodzieży oraz okazję do głębszego zastanowienia się nad różnymi aspektami tak bardzo złożonej problematyki wychowawczej. Wszyscy zacznijmy wychowywać. Dokonujące się w naszych oczach, na naszych oczach zmiany cywilizacyjne i kulturowe doprowadziły do zachwiania tradycyjnych wzorców wychowawczych. Nasi przodkowie w sposób oczywisty dziedziczyli wartości i metody pedagogiczne swych rodziców i dziadków, przekazując je następnym pokoleniom. Prości ojcowie i matki, nie korzystając ze specjalnych poradników pedagogicznych, a kierując się jedynie rodzicielską miłością i mądrością, potrafili pomóc swym dzieciom stać się dojrzałymi i szlachetnymi ludźmi. Świadczą o tym ludzkie historie, a wśród nich piękne życiorysy świętych. Dziś ten naturalny proces napotyka na wiele przeszkód. Jedną z nich jest rosnące tempo życia. Mamy coraz mniej czasu dla siebie i swoich bliskich. Wielu rodziców pochłoniętych pracą zawodową zmuszonych jest powierzać swoje dzieci przez sporą część dnia opiece innych osób czy instytucji,
A przecież nawet najbardziej oddany i troskliwy opiekun nie zastąpi kontaktu dziecka z ojcem i matką. Jeszcze trudniejsza z wychowawczego punktu widzenia jest sytuacja rozłąki rodziców z dziećmi spowodowana na przykład pracą za granicą. Czas poświęcony przez rodziców swoim dzieciom od pierwszych chwil ich życia jest nie do zastąpienia. Niepokojącym zjawiskiem jest coraz częstsza bezradność wielu rodziców wobec zadań, jakie stawia przed nimi wychowanie. Sytuacja ta nie dotyczy jedynie rodzin z jakichś powodów dysfunkcyjnych. Pragniemy przypomnieć, że rodzice, pierwsi i najważniejsi wychowawcy i nauczyciele swych dzieci nie muszą być zdani na własne siły. Z pomocą przychodzą im środowiska odpowiedzialne za dzieło wychowania, szkoła i kościół. Wielką nadzieję owocnego wychowania daje bowiem możliwość zgodnej współpracy wszystkich tych środowisk. Żyjemy w czasach, gdy polska rodzina, szkoła i kościół mogą znów mówić jednym głosem. Skorzystajmy z tej szansy. Kościół ma obowiązek i pragnienie, by służyć dziełu wychowania. Czyni to przez duszpasterstwo i katechezę, a także poprzez katolickie szkoły, przedszkola, parafialne świetlice i inne placówki wychowawcze. Na tym jednak nie wyczerpuje się wychowawcza misja Kościoła. Pragnie on wspierać wszelkie wysiłki podejmowane przez osoby i instytucje, dla których ważne jest dobro dzieci i młodzieży. Naszą wdzięcznością otaczamy wszystkich nauczycieli i wychowawców polskich szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych. Mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z realizacją ich nauczycielskiego powołania, a z drugiej strony współczesnych uwarunkowań, które czynią tę pracę coraz trudniejszą. Być nauczycielem dzisiaj, uczyć i wychowywać, to wielka sztuka prowadzenia dzieci i młodzieży pod prąd negatywnych zjawisk i zagrożeń. Życzymy polskim pedagogom, by nie zabrakło im sił i motywacji do wypełniania tej pięknej misji zadanej przez Boga. Celem wychowania – integralny rozwój człowieka. Nie da się skutecznie wychowywać bez świadomości celu, do którego ten proces ma prowadzić. W trosce o pełny rozwój osoby ludzkiej Kościół zwraca uwagę na niebezpieczeństwo jednostronnego kształcenia pod presją współczesnej cywilizacji zdominowanej przez technikę i prawa rynku. Dzisiaj bardzo często akcentuje się jedynie konieczność praktycznego przygotowania dziecka do znalezienia się we współczesnym świecie. Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne są z pewnością ważne. Pozwalają one odnaleźć swoje miejsce w świecie i zdobyć odpowiednią pracę. Jest to oczywiste i stanowi priorytet dla wielu rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że te wszystkie umiejętności mogą przynieść owoce tylko wtedy, gdy towarzyszyć im będzie dojrzała osobowość i ukształtowany charakter, a przede wszystkim odpowiednio uformowane sumienie. Wszystkich odpowiedzialnych za proces nauczania i wychowania w naszej ojczyźnie pragniemy uwrażliwić, by nie tracili z pola widzenia całego wychowanka, zwłaszcza jego sfery duchowej, to jest intelektu i woli. Jeszcze raz przypomnijmy słowa błogosławionego papieża Jana Pawła II. Wychowanie ulega degradacji, kiedy zmienia się w czyste kształcenie. Proste, wyrywkowe gromadzenie umiejętności, metod, informacji nie może bowiem zadowolić ludzkiego głodu i pragnienia prawdy. Bóg w sercu dziecka – ostatecznym celem wszelkiej pedagogii. Każda matka i każdy ojciec pragną szczęścia swoich dzieci, jednak pełne szczęście człowiek może odnaleźć jedynie w Bogu. Jest to szczęście, które zapoczątkowane w ziemskim życiu człowieka nie kończy się wraz z jego śmiercią. Rodzice, którzy troszczą się o rozwój życia Bożego w sercu własnego dziecka, przekazują mu fundament, na którym będzie mogło się oprzeć całe jego życie, a którego nie zburzą deszcze, potoki i wichry życiowych doświadczeń. U progu nowego roku szkolnego przywołajmy postać Matki Najświętszej. Wpatrując się w przykład życia Maryi, można zobaczyć wzór pięknej miłości wychowawczej.
miłości troskliwej i czułej, a zarazem pełnej i dojrzałej, która nie patrzy jedynie krótkowzrocznie, by być szczęśliwym tu i teraz, ale sięga po horyzont Bożych przeznaczeń. Od niej uczmy się, jak być najpierw wychowawcami samych siebie i jej powierzmy trudne dzieło wychowania. Przyzywajmy też wstawiennictwa błogosławionego papieża Jana Pawła II, którego życie od samego początku kapłańskiego posługiwania aż do końca papieskiego pontyfikatu było pięknym świadectwem mówiącym, co to znaczy być dla drugiego człowieka prawdziwym przewodnikiem, nauczycielem i wychowawcą, po prostu mistrzem. Wszystkich otaczamy naszą modlitwą i zapraszamy, zwłaszcza rodziców, nauczycieli, duszpasterzy i katechetów, dyrektorów szkół oraz władze samorządowe, aby włączyli się w inicjatywę Tygodnia Wychowania. Ufamy bowiem, jak uczy Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, że wspólna i zgodna modlitwa może przynieść właściwe owoce w pięknym, choć niełatwym dziele wychowania młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Z serca wszystkim błogosławimy. A teraz już powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który jest z nami i pośród nas, przedstawmy nasze potrzeby Ojcu Niebieskiemu. Boże Wszechpotężny, wspieraj Kościół Chrystusowy w jego działaniach na rzecz ochrony ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Boże Sprawiedliwy, udziel swojego światła sprawującym władzę świecką, by służyli dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Boże Miłosierny, błogosław uczniom, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny, by wyrastali na dobrych i mądrych ludzi. Ciebie prosimy. Boże, wychowawco nas wszystkich, wspieraj tych wszystkich, którym na sercu leży wychowanie młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Boże, wspieraj całą naszą Ojczyznę, wszystkich naszych rodaków w rozwiązywaniu różnych problemów i trudności dnia codziennego. Ciebie prosimy. Boże litościwy, otwórz bramy raju przed tymi, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Boże nasz i Panie, spraw, byśmy zawsze we właściwy sposób potrafili napomnieć grzesznych. Ciebie prosimy. Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa w radości Ducha Prawdy wszelka cześć i chwała teraz i na wieki wieków. Amen.
Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce niewinne, takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce miłością taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do Niego z radością. Przygotuję Ci serce ofiarą, precz odrzucę, co kusi i wabi. Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję Ci serce ofiarą. Przygotuję Ci serce, o Boże, ja stworzenie niegodne i grzeszne. Wszelki smutek i żal Ci swój złożę, a Ty przyjmiesz me serce, o Boże. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.
Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie śpiewać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem gotowy, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w głosie. Tobie dziś w ofierze serce daje swe, o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Jezu drogi, Tyś miłością
żyć daj siebie nam, duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdasz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdasz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj, duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdasz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdasz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Daj mi siły w życia boju, usuń z wątpień noc i zachowaj na spokoju, sercom daj Twą moc. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdasz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdasz ją łaskami Twymi i bądź królem jej. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klęk. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klęk. Tu Stwórcę mego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję. Cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały. Cieszę się wielce z Twej boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem. Jezusa ukrytego mam w sakramencie, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszka.
wiarą ukorzyć Cię. Bo śpiewa anielski chór, a ta część nieustanna to dla nas biednych wzór. Dzielić nami wygnanie, Jego rozkosze są, niechże z Nim przebywa. On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. Modlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Usiądźmy. Ogłoszenia duszpasterskie. Od początku września modlimy się o pokój i o dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa sługi Bożego Jana Pawła II. Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju. Kościół nie przestaje powtarzać, pokój jest obowiązkiem. Z orędzia na 37. Światowy Dzień Pokoju. W nurcie tej wrześniowej modlitwy w zbliżające się rocznice terrorystycznego zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września, przypada za tydzień, obejmijmy pamięcią ofiary tej innych tragedii, których źródłem zawsze jest nienawiść. Prośmy Chrystusa, Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a ojczyzna nasza uniknęła okrucieństwa terroryzmu. Także wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. Czwartek 8 września obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy uprawną rolą, na którą pada ziarno Słowa Bożego. Jaki ono więc wydaje w moim życiu owoc? Oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. Odpust w Krzemiennej w czwartek o godzinie 19:30. Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała Bogu fiat i wytrwała w nim do końca. Także na Jasnej Górze, jak każdego roku, gromadzą się rolnicy, harcerze, a także kombatanci. My również, zachwyceni jej wzorem, postarajmy się tak pogłębiać naszą przyjaźń z Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze i wszelkie zakusy szatana na nasze dusze. Dlatego, moi kochani, w związku z tym, tak jak już tydzień temu ogłaszałem, z naszej parafii będzie organizowana pielgrzymka do Częstochowy, przy współpracy z parafią pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim w dniach od 23 do 26 września. I tak, wyjazd w piątek. W tym dniu przewidziane jest czuwanie w kaplicy cudownego obrazu i msza święta o północy. Następnego dnia droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, tam msza święta. Dojazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, kolejnego dnia zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej,
a wcześniej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, tam msza święta, jak również zwiedzanie klasztoru w Tyńcu, Kalwaria Zebrzydowska i z Kalwarii Zebrzydowskiej dojazd do Wadowic, tam msza święta i powrót w poniedziałek około godziny 22. Koszty pielgrzymki to około 330 zł. Ta cena obejmuje przejazd autokarem, noclegi i posiłki oprócz kolacji pierwszego dnia, ale obejmuje również ubezpieczenie. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce. Od pierwszej niedzieli września plan mszy świętych przedstawia się następująco. W dobrej o godzinie 8, 11 i 18. W tygodniu msze święte powszednie o godzinie 18, z wyjątkiem soboty o godzinie 10, natomiast w Dobropolu w czwartek o godzinie 16.30. Msza święta dożynkowa w sobotę o godzinie 11 w Dobrej. Są jeszcze wolne intencje mszy w Dobrej w tygodniu, dlatego też bardzo serdecznie zachęcamy do zamawiania. I tak w poniedziałek będziemy się modlić o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Jerzego Myjakowskiego w 30 dzień po pogrzebie. We wtorek jest intencja wolna, w środę również. W czwartek będziemy się modlić o 18 łaskę zdrowia dla siostry Barbary i opieki Matki Bożej dla najbliższych. Także również w czwartek jest o 19.30 odpust w Krzemiennej. W piątek będziemy się modlić za świętej pamięci Zdzisława Kisłowskiego w 10. rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Kisłowskich, Osuchów, Składańców. W sobotę o godzinie 13.00 chrzest i msza święta. O 10.00 msza święta, bodajże chyba o 11.00. O 11.00 msza święta dożynkowa. Tak. O 10.00? I za tydzień, aha, jeszcze w sobotę chrzest będzie i chrzest. No i w niedzielę o 8.00 będziemy za tydzień modlić się za rodziców Rozalię i Mariana Czerkawskich i świętej pamięci Stefana Banasika. O 11.00 w intencji Ruchu Ludowego, 116. rocznica powstania Ruchu Ludowego i o 18.00 o łaskę zdrowia dla Marii Kamińskiej w 80. rocznicę urodzin. Jest to msza święta od dzieci. Powstańmy teraz, niech Pan Bóg nam wszystkim udzieli Bożego błogosławieństwa, wspiera nas w tym niełatwym zadaniu, jakim jest wychowanie, ale też i troska o dobro drugiego człowieka. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O Chryste Królu, Władco świata, Twoimi zawsze chcemy być. W Tobie mieć wodza, w Tobie brata, pod berłem Twoim wiecznie żyć. Króluj nad nami, Boże nasz, drogą świetlaną prowadź przód. Wspieraj swą mocą, łaską dasz, u wieku istych przyjmij wrót. Króluj nad nami, Boże nasz, drogą świętą.
oświetlaną prowadź przód, wspieraj swą mocą, łaską dasz.